Aby termomodernizacja budynku przyniosła jak największe korzyści, powinna być przeprowadzona w kilku etapach. W pierwszej kolejności ocieplenie poddasza i ścian zewnętrznych, następnie wymiana okien i drzwi, i dopiero na końcu wymiana źródła ciepła. Czy pora roku ma znaczenie przy wymianie okien i czy jest taki czas, kiedy nie powinniśmy takiego remontu planować? Teoretycznie okna możemy wymieniać przez cały rok. Założeniem jest tutaj jednak temperatura, która powinna wynosić powyżej plus 5 stopni Celsjusza. Na rynku co prawda są produkty, tak zwane pianki zimowe, które umożliwiają przeprowadzenie procesu montażu już powyżej minus 5 stopni Celsjusza. Natomiast jeżeli rozmawiamy o systemie montażu trójwarstwowym, montażu szczelnym z użyciem taśm tekstylnych bądź płynnych, wówczas założenie przewiduje, że temperatura podczas montażu musi być powyżej plus 5 stopni Celsjusza. Nie bez znaczenia jest również pogoda, która podczas aplikacji tych folii okiennych, zwłaszcza płynnych, które są wykonywane jako wodno-rozcieńczalne, no, nie powinna oddziaływać na to połączenie. W Polsce, patrząc na naszą strefę klimatyczną, tak naprawdę w ciągu całego roku dosłownie kilka dni wyklucza tak możliwość montażu stolarki, więc przyjęło się mówić, że stolarkę możemy montować w ciągu całego roku. A kiedy najlepiej przeprowadzić montaż wełny mineralnej? Inaczej sprawa wygląda w przypadku izolacji fasad. Jest to o tyle łatwe, że sam montaż wykonuje się z przestrzeni zewnętrznych, więc tutaj nie musimy się przejmować tym życiem w budynku. Natomiast niestety to wymaga od nas, żeby obserwować, jakie są warunki termiczne zewnętrzne, dlatego że ta metoda, która jest najczęściej stosowana w Polsce, czyli metoda mokra, wymaga, aby temperatura zewnętrzna utrzymywała się na poziomie minimalnie plus 5 stopni Celsjusza. I tutaj mówimy nie tylko o tym okresie montażu, ale też o okresie schnięcia tej naszej fasady. Co ważne, też warto zwrócić uwagę na to, kiedy wykonywane są prace mokre wewnątrz budynku. Znowu tutaj powiem o tynkach, co jest o tyle ważne, żeby dać wystarczająco dużo czasu tej wilgoci pozostającej w budynku, żeby wyszła na zewnątrz, żeby odparowała z budynku, dlatego że, tak jak mówiłem wcześniej, wełnę mineralną montuje się wtedy, kiedy te warunki są już względnie suche. A czy pora roku ma znaczenie w przypadku montażu pomp ciepła? Ma znaczenie przede wszystkim w kontekście komfortu użytkownika. Jeśli montaż pompy ciepła odbywa się w domu zamieszkanym, to oczywiście logicznym jest dokonanie tego montażu i uruchomienia w sezonie wiosennym, letnim lub jesiennym, kiedy użytkownicy są w stanie przez kilka dni w miarę komfortowo żyć bez ciepła, ale też i ciepłej wody. Zalecam w przypadku uruchomienia pomp ciepła, oczywiście lepiej, żebyśmy robili to przy dodatnich temperaturach, więc generalnie myślę, że okres zimowy nie jest najlepszym okresem do uruchomienia. Montować można, natomiast lepiej jest jednak to tak zaplanować, żeby w sezon grzewczy wchodzić już z zamontowaną i uruchomioną pompą ciepła. Czyli wniosek z Paną wypowiedzi jest taki, że trzeba usiąść z kalendarzem wspólnie z wykonawcami i dobrze rozplanować pracę.